Witam Państwa, Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Dość duża aprobata w społeczeństwie w sprawie 4-dniowego tygodnia pracy. No, się nie dziwię. W tym temacie pan Krzysztof Inglot, ekspert do spraw rynku pracy. Dziękuję. Witam pana serdecznie. Ja też dziękuję i też witam. Tak, to czasami jest takie przejęzyczenie, ale tylko dowód dla naszych widzów, że program idzie, jest na żywo. Oglądają Państwo Biznes po południu w telewizji Biznes 24, firma Giełda Pieniądze, telewizji, która tak swoją drogą ma rok i jeden dzień. Jeśli ktoś miałby jeszcze wątpliwości, czy 4 lata i jeden dzień, przepraszam bardzo, co też powiedziałem. Polska podzielona, dziś o 20:30 w czarno na białym, dostępny ten reportaż Marcina Gutowskiego także w TVN 24 Go, a Marcin, tak jak mówiłem, będzie naszym gościem po godzinie 9. Teraz zbliża się godzina 9, więc czas 9. Proszę się nie stresować, zdążycie Państwo jeszcze do szkoły i do pracy. Zbliża się 7, więc czas na pogodę. Tak, to jest moje. Tak? Tak. Ja zabieram swoje zabawy. Teraz lecimy wymarzone. Spotkamy się jeszcze. Zabieramy też państwa. Leć. No właśnie. Ja ci dziękuję bardzo. Plaże. Jestem teraz księżną. Na zaludnione wyspy, ale wyspy, które, szanowni państwo, warto odwiedzić. Co tu się dzieje? Nie miałam, wiesz, problem techniczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jonaszu? Tak, no słyszeliśmy, że koalicja rządu... 8 zarzutów zawartych na 68 stronach. Teraz czas na przedstawienie naszych gościa, kto u nas jest w pierwszej części politycy. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pan Michał Krawczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Oraz pan Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam pana również. Dzień dobry, panie redaktorze. Kto twoi rozmówcy mówił o tym proteście? Jak to wygląda z ich perspektywy? Czy to jest walka o byt? Tak, jest tylko nadal na proteście na węgle. Podeszliśmy do tego pięknego, tak, żółtego stołu, patrzymy ogórki, swoje, patrzymy noże, nie wiemy co się dzieje, ale na pewno ma podpowiedź dla nas nasza wydawczyni, która przygotowała dla nas materiał z wczoraj, bo Ania i Sandra wylosowały dla nas zadanie. Zadanie polega na tym, żeby otworzyć ten słoik. Zobaczmy. Jaką metodą to zrobić, no to proszę, to jest podpowiedź, a potem spróbujemy. Ups. Taką. Można mój i tak się już otworzył. Jest awaria. Użyłem tak zwanej użyłem brutalnej siły i proszę, pyk. Czyli, że drugi. Tak. Podobno miało być jakieś ostukiwanie.